Hi guys, witam was na naszym kanale i dzisiaj przyjdę was Bulletproof na styczeń w wersji BTS. Więc tutaj wam pokazuję, jak mniej więcej chcę, żeby to wyglądało. I w sumie chyba tak jak sobie zaplanowałam, tak to wyglądało. W sumie wygląda. Więc oczywiście zaczynamy od wypełnienia playlisty. Na poprzednim miesiącu tak jak sobie oczywiście zapisałam wszystkie piosenki, które chcę zapisać do playlisty. Więc teraz możecie sobie zatrzymać i zobaczyć wszystkie piosenki. Zaczynam od wymazywania, żeby później mi się to lepiej wymazywało. Dużo wymazywało, nieważne. Przechodzę do napisu. The best moment is yet to come. I oczywiście napis na dole Bangtan Boys. Tak mi się wydaje. Jest to BTS, ale po koreańsku. Więc może zastanawiacie się, dlaczego akurat BTS. Otóż to nie wiem, dlaczego akurat BTS. Po prostu tak stwierdziłam, jak zrobiłam tą pierwszą stronę. Best to come. Jest taka piosenka do best to come. Chyba coś takiego było, nie? Jest Jacukom, tak, dobra, pomyliło mi się trochę. No, więc ogólnie stwierdziłam, że ten cały Bullet Journal będzie tak wyglądał. Kolejna strona January, napisałam napis January. Wiecie o co chodzi, ok? Zrobiłam takie gwiazdki i ta strona w ogóle nie nawiązuje do BTS, ale to jest jedyna strona, która nie nawiązuje do BTS. Wydaje mi się, że ja wam powiedziałam, że ja robię gwiazdki, a to są w sumie śnieżynki, a nie gwiazdki, nieważne. Robię je w kolorach fioletowym, różowym i niebieskim, więc w sumie trochę to się kojarzy z BTS, bo ten fioletowy to tak wiecie, trochę z BTS. Tak się prezentuje cała strona, no i przechodzę do kolejnej strony, jaką jest kalendarz. U góry pisze January 2023, no bo jest to nowy rok, więc trzeba to podkreślić. Jeszcze napisałam The best moment is yet to come, Bangtan Boys oczywiście, wiadomo, kochani. Jakieś priorytety muszą być w życiu. No i tutaj przechodzę do robienia kalendarza, niestety. Ja nie wiem, jak to zrobiłam. O, kitek przyszedł. O, jest. Dobra, więc już kitek poszedł. Ja naprawdę nie wiem, jak ja to wyliczyłam, ale się to wyliczyłam. Wszystko tutaj w ogóle. Ten kalendarz to jest normalnie jakieś dno. Co to ma być? Zrobiłam na 29 dni. I w ogóle wszystko krzywo. Na 29 dni. A no, styczeń ma 31, nie? No więc wow, brawo dla mnie. Aczkolwiek nie je się. Pamiętajmy, że mogło być gorzej. No i właśnie tak dodałam te 30 i 31, no i później pokolorowałam na fioletowo i niebiesko, żeby trochę się kojarzyło z BTS. Oczywiście dopisuję Bangtan Boys, no i tak się prezentuje cała strona, właśnie wam pokazałam teraz. No i teraz wydaje mi się, że strona, która jest najbardziej związana z BTS, no jakby tutaj mamy ten znak, to nie jest BTS, chciałam, żeby to był BTS, ale później się skapnęłam, że to jest ARMY jednak, a nie BTS, więc no przepraszam, to na pewno jest BTS, czy... znaczy to na pewno jest ARMY, bo teraz się tak, nie wiem. Przechodzę do robienia napisu Mood Tracker, a u góry napisałam sobie BTS. Ale po koreańsku. A właśnie, jeszcze na dole napisałam sobie coś po koreańsku. Oczywiście nie będę wam tego czytała, bo no nie umiem nic po koreańsku, tylko tam jakieś niektóre rzeczy zdram. Więc tak, napisałam w tłumaczeniu oczywiście. Brakuje mi tchu w kierunku tego dnia, bo wiecie, dzień, trochę mood tracker to tak dzień, wiecie o co chodzi, chyba wiecie. No i oczywiście sobie wypisałam K. Wydaje mi się, że to jest znak ARMY, ale nie jestem pewna, czy to jest ARMY czy BTS, bo teraz naprawdę teraz mnie tak to zastanawia. Mam nadzieję, że to jest ARMY, tak jak mówiłam.
Przechodząc do kolejnej strony, jaką jest Sleep Tracker, u góry sobie napisałam Promise that we keep on coming back for more, co oznacza obiecać, że będziemy wracać po więcej, bo sleep, no to wiecie, koniec dnia, w sumie no początek też dnia, więc będziemy wracać po więcej. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ja też trochę mi się to nie kojarzy, no nieważne, jakby tak po prostu miało być. Napisałam sobie dni i godziny, no i przechodzimy do kolejnej strony, jaką jest social media. Napisałam sobie oczywiście social media, no i po spodem napisałam my mom is Jacuką, no bo social media Jacuką, wiecie o co chodzi, tak? Wiecie o co chodzi, napisałam sobie Instagram, YouTube, Reels, Instagram post, movie, editing, no i oczywiście pomysły na filmy. Tym razem nie wypisywałam dni, bo stwierdziłam, że nie chce mi się, jakby taka jest prawda, no i po prostu sobie tak zaznaczyłam. Nadal jeszcze sobie napisałam dream, hope and going forward, co oznacza marzyć i mieć nadzieję i iść do przodu. A jeszcze, jeżeli chodzi o znaczenie tego u góry napisu my mom is Jacuką, to jest moja chwila, jeszcze nie nadeszła. Ale nadajcie, wiecie jak jest. I co, przechodzę do kolejnej strony, jaką jest habit. U góry napisałam sobie też oczywiście po koreańsku, więc już muszę znaleźć tego tłumaczenia, bo sobie wszystko zapisałam i nie mogę tego znaleźć. Brawo dla mnie. Dobrze, więc zagrywam to znowu, bo pomyliłam się, nieważne. Ten napis po koreańsku, który jest u góry, oznacza po prostu biegnij. Ten koreański napis, który jest na dole, oznacza umie dużo zmian. I ten, który jest po angielsku, a new chapter, nowy rozdział. No i teraz, jak widzicie, przechodzę tutaj do napisu habit, tutaj jakiś journal, German, English, Spanish, dance, study, read, skincare. No i tutaj w ogóle totalnie nie wiem, ewidentnie coś mi nie wyszło, później sobie tak wszystko totalnie wyrysowałam, żeby mi na pewno wszystko wyszło. I no, w sumie jak teraz na tą stronę patrzę, nie jest aż tak to się nie rzuca w oczy, ale trochę się rzuca, no trochę. Jako iż niestety coś mi nie wyszło tutaj ewidentnie ze strony, dopisałam sobie moment i siedzykałam na dole różowym kolorkiem. Kto pytał? Nikt. A właśnie, że dopisuję sobie właśnie ten habit. No i przechodzimy do kolejnej strony. Nie nagrało mi się trochę, więc tutaj wam dopiero później pokazuję. Robię sobie taką jakby rolkę, taśmę filmów, nie wiem czy wiecie o co chodzi. I sobie napisałam w środku jakby you and I best moment is yet to come. Co oznacza ty i ja najlepszy moment dopiero nadajcie. Robię napis Netflix i przechodzę do robienia cytatu. What is honestly the best, cause I wanna see the next. Co oznacza naprawdę był najlepszy, bo chcę zobaczyć następny. No w sumie wiecie, następny film, czy naprawdę był najlepszy, chcę zobaczyć następny, trochę serial. Wiecie o co chodzi. Dobrze, kolejna strona playlist. I ta strona w sumie też nie jest za bardzo związana z BTS, bo tutaj jest dużo po koreańsku napisane, a ja i koreański, no come on. Dobrze, więc napisałam sobie playlist. I na dole mamy napisane playlista BTS. Czy to na pewno jest playlista BTS? Chyba taka, aczkolwiek tego teraz nie mogę znaleźć. O, czekajcie. Znalazłam, tak, jest to playlista BTS. Mam wrażenie, że jakoś mega chaotycznie mówię, więc postaram się tak trochę spokojniej mówić. No i zrobiłam ten napis playlista BTS. I kolejny napis, już wam mówię, co on oznacza. Po dłuższej chwili w końcu znalazłam, napisałam tutaj, podoba mi się ta piosenka, wiecie, playlist, piosenka, to się łączy. Pisze, we'll be singing to the moon, będziemy śpiewać do rana. I przechodzę do pisania mom, is yet to come, chwila jeszcze nie nadeszła. I tak się prezentuje cały bullet journal na styczeń w wersji BTS. Trochę autycznie tutaj mówiłam. Zdaję sobie z tego sprawę, no ale trudno, mam nadzieję, że taki bullet wam się podoba. Oczywiście nie zapomnijcie napisać, jaka strona jest według was najlepsza, wpadnijcie na moje social media, o akurat social media, strona. Miałam delikatny fail, bo lampa mi spadła, ale szybko to naprawiłam. Dobrze, więc to było wszystko. Love you guys and bye.